chcemy, no to stosujemy normalną dybną, słabe nerki. Jak kiedyś ktoś był u Mongolu, u lekarzy mongolskich na terapii, to zawsze MOPSA było obowiązkowo. Lędźwie. Tam mamy nerki. Projekcje nerek. Pamiętacie, jak stare kobiety kiedyś zawsze miały taką chustę lumianą na lędźwiach, zawsze powiązaną. I to super skutkowało. Więc możemy na różne sposoby to ogrzewać, natomiast najważniejsze, robimy to nad ciałem, to jest ciepło, które wchodzi głęboko do środka. Robimy to nad ciałem, to jest jedno. I drugie, do momentu, aż poczuję, że jest jej gorące. Czyli na przykład, jeżeli ja będę trzymała nad punktem moksę, nie ruszając, to ona powie już gorąco. I wtedy przesuwam w inne miejsce. I możemy tak raz na jakiś czas przejść też cały kręgosłup. Czyli jeżeli biorę moksę, czujesz ciepło, a przyjemnie, gorąco? Na początku zrobić tak, żeby było przyjemnie, bo jeżeli liczymy jakiś punkt, jakąś taką terapią, to wtedy wiemy, kiedy chcemy poczuć gorąco. A wy nie chcecie, wy chcecie, żeby było przyjemnie, więc jest to super terapia. Jedynie bez klimatyzacji, bez wiatraków i w pomieszczeniu to jest jedyny minus. Jest bardzo dużo plusów, a jest jedyny minus. Niestety w pomieszczeniu dość mocno śmierdzi. Czyli w następnym dniu, kiedyś kurs MOPSA odbył się w szkole i pan dyrektor powiedział, że zadzwonił do mnie we czwartek, bo gdyby zadzwonił od poniedziałku do środy, to by mnie zabił. Bo wszystkie rodzice zaczęli chodzić na skargę, że kto tu palił marihuanę. Właśnie, to tak mój mąż też, jak wróciłam do domu. A ja robiłam komuś. To jest taki zapach. No więc bardzo proszę, przyjemnie. Ale mam pytanie. Jeżeli ktoś ma za dużo w sobie ciepła i w ogóle to też... My jesteśmy raczej niedoborowi. Nie, jak ktoś czuje, że jest mu gorąco, jak nie macie rozpoznań, bo każda terapia jest indywidualna. Jeżeli komuś jest ciepło, nie dokładajmy moksy. Nawet jak to gorąco się unosi niedoborowe lub widzimy czerwień na twarzy. Są punkty, które możemy wzmacniać u każdego. Są punkty, które nie, już nie róbmy wtedy. Natomiast kobiety najczęściej marzną i każda marznąca kobieta, która ma zimne dłonie, zimne stopy, to jak najbardziej taka moksa będzie dobra. I cały obszar nerek też jak najbardziej. Ile trwa taki zabieg? Do 10 minut. Czy może być zabiegiem osobnym? Tak. Czy może być połączony z bańkami? Tak. Natomiast w tym momencie, jak robimy moksy, to już my nie robimy niczego po drodze, ani bonitami, ani rogami. Robimy moks. To jest bardzo przyjemny zabieg. Bardzo, bardzo. Drugi punkt, no to sobie sami nie zrobicie. Oczywiście, że nie, bo to musi ktoś. To prawda, ja już szepnę. Natomiast to, co możecie sobie zrobić każda sami, to jest terapia japońska, to jest moksowanie linii żołądka. I to robimy na nodze. I to robimy na nodze. Każdy może zrobić. Kupuje się moksę. No, kto mi da ładne kolanko? No, nie, nie, nie. Aż tak dobrze nie jest. Dobrze. Model się przykrywa i delikatnie się odwraca. Nie tak delikatnie. Tak, delikatnie, delikatnie, bo cały świat będzie podziwiał, jaka ty jesteś piękna. Teraz nie podziwia. Dobra, okej. Okay. I mamy taki punkt, który się nazywa Wielki Lekarz. Tak. I on znajduje się, jeżeli każdy sobie położy rękę na kolano, tak, żeby ta ręka tak trochę się ślizgała, to pod czwartym palcem będzie żołądek 36. I od tego miejsca jeden cum od kości piszczelowej, taki jeden cum, czyli tu jest kość piszczelowa, jeden cum. Zaczyna się linia żołądka. I to, co każdy sobie może zrobić, bo żołądek to jest trawienie jedzenia i trawienie życia i trawienie wszystkiego, każdej informacji. Dlatego jak jemy, to nie czytamy i nie oglądamy telewizji. To możemy spokojnie i wolno moksować linię żołądka. Ja, jak pracowałam dużo z dziećmi, to dawałam im takie ogrzewać tygrysa, tam gdzie matka nie poparzy dziecko i tam się wprowadzało się taką moksę tylko cieniutką i dotykając tym metalem ciała, robiło się około 30 razy linię żołądka. Zmieniało to naprawdę bardzo dużo. Oczywiście robimy po jednej stronie, robimy po... Nie czujesz gorąco, jest ciepło i przyjemnie. Tak? To dzisiaj jako wyjątek zapytamy, na ile jest przyjemnie. Dobrze? I druga noga. I każdemu, komu to zrobicie, i możecie to spokojnie dołączyć do zabiegu,
każdemu, komu to zrobicie, powie, a będzie moksa? A będzie moksa. Jest cały kurs leczenia ciepłem, gdzie są i bańki miedziane, i różne rodzaje moksy, i masaż ogniem. I który może być do samego dołu? Czy nie, do linia żołądka, no tak. Do połowy. Trochę za połowę. Mhm. Przyjemnie? Bardzo. Bo jeżeli będę trzymała długo, to ona też powie, że jest mi gorąco. A i tu chodzi o to, żeby było nie gorąco, tylko ciepło i przyjemnie. I moksa nie tylko porusza, bo też można moksować różne punkty, medycyna chińska jest piękna, tylko moksa dodatkowo wzmacnia. Więc słabych pacjentów my też wzmacniamy, dobieramy terapię i wzmacniamy moksą, a linię żołądka maksować sobie może